Jesteśmy już w Wadowicach. Powoli rozpakowujemy kajaczki. Przygotowani do podróży kajakowej? Tak jest. Zwarci i gotowi. Zwarci i uporządkowani. Testament jest zrobiony. Ile może mieć? 1,5 metra chyba wysoko. 1,5 metra głębokości może. Dobrze się będzie płynęło. Pierwszy postój na drugie śniadanie. Napicia się herbatki. Oczywiście na pierwszej katarakcie już dupę zmoczyłem. Nalało mi się, nie wiem czy to widać. Nalało mi się. W takiej dużej fali stojącej weszło mi do kajaka. Spodnie już mi podeszły, ale dupa jeszcze mokra. Rzeka wygląda dość ciekawie. Jest co robić na niej. No, trzeba przyznać, że rzeka jest dość wartka, ma bardzo dużo takich minimalnych, jak to nazwać, katarakty? Bystrza. Bystrza, takich bystrzy. Ciężko tam cokolwiek sfilmować, bo trzeba lewirować kajakiem, żeby się nie wywrócić, bo momentalnie spycha na brzeg. No ale płynie się fajnie, słoneczko, ciepełko, 15 stopni, wiatr w plecy cały czas. Popycha nas, przed nami most i tam słyszę już coś szumi, czyli za chwilę znowu się zacznie. O, po lewej kamień. No i tak się właśnie płynie, pod prostej, no a na zakrętach 3 razy gorzej. I 3 razy głębiej. Tam mamy następne jakieś małe bystrze, ale zrobimy to lewą stroną. Kajaki są dość mocno wywrotne, więc się tak chybocą cały czas. Na razie błogi spokój. Dobra, chowam kamerę, bo tam widzę znowu zaczynają się jakieś bystrza. Tak płyniemy. Ale grzeje. Można się opalać normalnie. Płynie za mną Jonek. Tam daleko, daleko widać Beskid niski. Zatrzymałem się, mimo że tutaj obok płynie woda. Jest opcja, żeby rozpalić gdzieś ognisko w pobliżu rzeki, z kawy i zrobić sobie tam kiełbaskę na ogniu. Mamy świeżo zakupione bułeczki. Także może to wyglądać smacznie, no ale zobaczymy. No i przede mną następny most kolejowy. Podpłynę bliżej, to wam pokażę. Jak to wygląda, to już jest chyba 3. albo 4. most, który mija. O, ziemia się obsypuje cały czas. Parę dni temu woda była ponad 2 metry, miała wyższy poziom niż obecnie. A było to spowodowane kilkudniowymi opadami deszczu w Beskidzie Niskim. No i przede mną most kolejowy. Tak się prezentuje. Dobra, chowam kamerę, bo znowu mnie znosi. No nie da się tutaj odpocząć. Ale wymyło tutaj. Nieźle wymyło. Widać tutaj po tych krzaczorach, gdzie była woda parę dni temu. No 2-2,5 metra wyżej było. Podejrzewam, że no tutaj już może nie, ale tu wcześniej to kryje. Zobacz, o, wiosło ci się schowało. Prawie całe. To tu i nawet ryba może siedzieć, jakiś pstrąg. Konkurencji nie ma w wędkowaniu. Thank you.
podgórsko-nizinna już się zaczyna ta rzeka Skawa. Jesteśmy w okolicy miejscowości Zator. Bliżej jesteśmy miejscowości Zator jak Wadowic. A co myślisz o tej wysepce? Tu przybijamy? Dobra, no to przybijamy. Przybijamy do tego cypelka na jakiś postój, herbatka. Mamy też flaszeczkę z prądem. Podchodzenie do brzegu kamienistego. A robimy to tak. No, super miejscówka. Tam jest, widzę, jakieś drzewo przewrócone. Chodźmy, nie można robić ognia. Dwie czaple siwe. Kolejne. Poszły do góry. Dawaj, dawaj. Nie trzeba wiosła. Teraz porządkujemy się po kraksie. Wszystko już w miarę ogarnięte, trzeba jeszcze tylko dograć szczegóły. Człowiek zaczyna cudować, sprawdza ciekawe, jak jest wywrotnie. Żeby nie było wątpliwości, zobaczcie, jakie są tu trudności techniczne. Kajaki mają luki wodoszczelne, więc to ratuje sytuację, nawet gdyby nie było worków. To pewne przedziały pozostają szczelne, jeśli się je dobrze zamknie. I to ratuje sytuację. Generalnie, jeżeli raz, jeszcze raz się skąpię, to będę płynął w samych kalesonach i w samej bluzie. Woda ma prawdopodobnie temperaturę około 5 stopni. Ale tak, pierwsze co, to tak, a bujne się, sprawdzę, czy on faktycznie naleje się do niego wody. I patrzę, a on nie chce wrócić. Co? Kajaki na pewno w porównaniu do tych, na których płynęliśmy na Lizwarcie, są bardziej wywrotne, są węższe, są niższe, na pewno płyną szybciej, ale mają to też swoje minusy. Jest początek marca, więc nie jest to najlepszy czas na wywrotki, ale zawsze musi być pierwszy raz. No, znajdujemy się w Grodzisku. Dopłynęliśmy do Grodziska. To jest kolejny przystanek zaraz po tym, jak się skąpałem. Zresztą widać, że mam inne ubranie. Dres jakiś. Ubranie niewyjściowe. Natomiast ubranie wyjściowe, pokażę, suszy się na kajaku. Spodnie się suszą. Nie wiem, czy się ususzą. Buty mokre jak 150. Woda tylko z nich płynie. I mamy teraz przenioskę. No, ze 150 metrów, albo lepiej. Musimy te dwa kajaczki przenieść, bo tutaj jest taka śluza. Zaraz pokażę, jak to wygląda. Coś takiego. Nie da się przepłynąć kajakiem. Jesteśmy już po przeniosce. Po drugiej stronie mostu. Przed nami jeszcze 4 km spływu, co najmniej do Zatoru. Zobaczymy, co dalej, ale chyba dalej nie będziemy płynąć, bo ja już nie mam ubrań na przebranie, gdyby się coś stało. Także wszystkie bystrza przepłynąłem, a na spokojnej wodzie postanowiłem cudować, sprawdzić, jak kajak się przechyla i czy nabierze wody. No i nabrał. I trzeba pamiętać, że nawet jak jest spokojna woda, to kamizelka jest potrzebna, bo jest problem wyciągnięcia nóg z kajaku i można tak zostać pod wodą.
kamizelka od razu wypycha do góry głowę i klatę. Nawet nie trzeba wiosłować, sama woda niesie. I to dość szybko. Po minięciu grodziska tej miejscowości rzeka Skawa zmieniła całkiem swój charakter. Jest bardzo spokojna tutaj, podejrzewam, że i też głęboka. Bystrza już powoli się chowają, giną. Tak, zasilił ją jeden dopływ, który trzeba sprawdzić, jaką miał nazwę, dość spory, więc może być wody tylko więcej. Tutaj nawet nie trzeba wiosłować, bo rzeka dosyć równo niesie, nie ma jakichś bocznych nurtów, zakrętów na skały i powalone drzewa. No i doszło do tego, że na koniec jeszcze traski. Ja to przewidziałem, że tak będzie. Mieliśmy, nie widać już, taka dosyć ostra katarakta. Nalało mi się ze stojącej fali do kajaka. Cała dupa znowu zmoczona. Ale Jonek mnie poratuje, bo ma jeszcze spodnie. Jonek się ani razu nie zmoczył. A ja już drugi raz. Raz zmoczyłem tyłek, ale to już wyszło. Pierwszym razem się tak zmoczyłem, że trzeba było wszystko ściągać. A drugi tylko spodnie. Ale dobra. No i dopłynęliśmy do mostu w zatorze, trzeciego i ostatniego. I już sumujemy. Ja wyciągam drugi kajak. Dobra. No to co, spływ udany, nie? Dwa razy się skąpałem. Jeszcze możemy spaść z tego. I teraz będziemy szli do auta, pakowali kajaki na dach i odwozili je do Krakowa. 70 złociszy taki kajaczek, bardzo wywrotny, jedyneczka, ale wąski i szybko się płynie. No minus jest taki, że łatwo się skąpać. Jeszcze żeby było mało, na koniec musimy przetargać przez takie chaszcze kajaki do góry. Najpierw torowaliśmy drogę bez kajaka. Jest pełno takich mikroskopijnych kolców. Z takich czerwonych gałązek. No ale nie ma innego wyjścia. Tu mamy auto. Trzeba jakoś to wynieść. Torów się pełni. Dobra. No i co, koniec. Ale my co musimy tak? Puścić te... Co ty tu nałapałeś? Jakieś dziadostwo.